Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Lech Poznań postawił się ekipie Villarreal. Skandal we Francji przed meczem Nicei z FC Köln. Piłkarze uczcili pamięć zmarłej królowej Elżbiety II. Niespodziewana porażka Manchesteru United i debiut Ronaldo w Lidze Europy. Michniewicz zdradził, kto jest pewniakiem do wyjazdu na Mundial. Juan Mata i Mauro Icardi w jednym klubie. Nowi trenerzy w Chelsea i RB Lipsk. Allegri podjął decyzję, Milik będzie z niej bardzo zadowolony. Rafał Wolski zawieszony na kilka spotkań. Wczoraj zostawiliście prawie 10 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 500 nowych widzów. Nie mam pytań, witam wszystkich serdecznie. Jeżeli interesujesz się piłką nożną, dołączaj do naszej piłkarskiej drużyny. No i chciałbym jeszcze podziękować Tomaszowi za wczorajszego donata. Bardzo mnie to zaskoczyło. A teraz lećmy z newsami. Miłego oglądania. Zobaczmy, co ciekawego działo się w pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. Zacznijmy od meczu Lecha Poznań, który na wyjeździe zmierzył się z Villarrealem. Nie ma co się oszukiwać, mistrz Polski był skazany na pożarcie. Kolejusz jednak nie pękał i podjął rękawice rzucono przez Hiszpanów. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-4 dla gospodarzy. Bramki dla Lecha strzelali Skóraś oraz dwie Iszak. Wynik 3-3 utrzymał się do 89 minuty. Wtedy to Coquelin ustalił wynik spotkania. Postawa Lecha może napawać optymizmem przed kolejnymi meczami. W starciu Austrii Wiedeń z Hapoelem Berszewa padł bezbramkowy remis. Już w przyszłym tygodniu Lech zagra u siebie z Austrią Wiedeń. W Nicei przed meczem miejscowego klubu z FC Köln doszło do skandalu. Na stadionie Allianz Riviera doszło do bujek kibiców, przez co spotkanie zostało opóźnione. Niemcy ponadto zaśmiecili centrum miasta oraz zdemolowali klubowy sklep Nicei. Sam mecz zakończył się remisem 1-1, a całe 90 minut rozegrał Bułka. Oto komplet wyników pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Największą sensacją jest z pewnością remis łotewskiego RFS z Fiorentiną na wyjeździe. Pierwszy historyczny punkt w fazie grupowej zdobył FC Vaduz, który zremisował bezbramkowo z Apollonem Limassol. W Lidze Europy dość niespodziewanie porażki doznała AS Roma, która na wyjeździe uległa Ludogorcowi 1-2. Asystę przy jednym z trafień bułgarskiego zespołu zaliczył Jakub Piotrowski. Cały mecz w barwach Rzymian zagrał Zalewski. W Szwajcarii zwycięstwo zaliczył Arsenal, który pokonał 2-1 FC Cyryś. Zanim jednak rozbrzmiał pierwszy gwizdek, minutą ciszy uczczono zmarłą wczoraj królową Elżbietę II. Dosyć niespodziewanie na Old Trafford Manchester United przegrał z Realem Sociedad 0-1. O wyniku zadecydował karny, który został odgwizdany za to zagranie ręką. W sieci uznano to za kontrowersję. A waszym zdaniem? Czy tu powinien być odgwizdany karny? Dajcie znać w komentarzach pod filmem. A no i oczywiście należy odnotować, że debiut w Lidze Europy zaliczył Cristiano Ronaldo. Oto komplet wyników pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Europy. Zobaczmy, co ciekawego na piłkarskiej mapie wydarzy się w najbliższy weekend. W ramach siódmej kolejki Premier League najciekawiej zapowiada się rywalizacja Pepa Guardioli z Antonio Conte, czyli mecz Manchester City vs Tottenham. We Francji Paris Saint-Germain podejmie Brest, a wydarzeniem siódmej kolejki z pewnością będzie mecz AS Monaco z Olympique Lyonem. W Hiszpanii kolejną okazję na dużo bramek będzie miał Lewandowski. FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z ostatnim w tabeli Cadizem. Real Madryt natomiast podejmie na Estadio Santiago Bernabeu Majorkę. W Niemczech bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja RB Lipsk z Borussią Dortmund. Bayern Monachium u siebie zmierzy się z VfB Stuttgart. We Włoszech dojdzie do polskiego pojedynku pomiędzy Napoli a Specją. Swojego pierwszego gola dla Salernitany postara się strzelić Krzysztof Piątek. Zadanie trudne, bo naprzeciwko niego stanie Arek Milik i jego Juventus. W Polsce dojdzie do dwóch absolutnie hitowych pojedynków. W niedzielę najpierw Pogoń Szczecin zmierzy się z Lechem Poznań, a chwilę później Raków Częstochowa podejmie Legię Warszawa. Jakie mecze będziecie oglądać w weekend? Dajcie znać w komentarzach. Do rozpoczęcia Mistrzostw Świata pozostało jeszcze trochę czasu. Czesław Michniewicz postanowił zdradzić, kto jest pewniakiem do wyjazdu. Selekcjoner reprezentacji Polski postanowił porozmawiać z portalem IPL. Głównym tematem był oczywiście zbliżający się Mundial. Michniewicz zdradził, że na swojej liście ma już kilkanaście nazwisk. Pewniaków na wyjazd jest w tej chwili 18. Takich, którzy jeśli unikną kontuzji i kontaktu z COVID-em, na pewno pojadą na te mistrzostwa. O kogo dokładnie chodzi? Oczywiście Michniewicz nie zdradził wszystkich nazwisk, ale wspomniał o Lewandowskim, Miliku, Szymańskim, Zielińskim, Szczęsnym, Skorupskim, Gliku oraz Bednarku.
Michniewicz dodał, że pozostałe nazwiska można samodzielnie wydedukować, obserwując ostatnie miesiące reprezentacji Polski. W rozmowie pojawił się również temat Rafała Gikiewicza, bramkarza Augsburga. Selekcjoner zdradził, że jest on pod stałą obserwacją. Hubert Małowiejski był ostatnio w Niemczech na meczach Wolfsburga i Augsburga, gdzie interesują nas Robert Gumny i Rafał Gikiewicz. Rafał jest w szerokiej kadrze i na niego też patrzymy. Wojtek Szczęsny ma teraz kontuzję, szukamy więc głębi składu. Chcemy każdego, kto gra na wyższym poziomie, mieć pod obserwacją. Lista powołanych na najbliższe wrześniowe zgrupowanie zostanie ogłoszona w najbliższy poniedziałek. Reprezentacja Polski zagra dokładnie dwa spotkania. 22 września u siebie z Holandią i 25 września na wyjeździe z Walią. Galatasaray na zakończenie okienka transferowego dokonał dużych wzmocnień. W Turcji okienko transferowe trwa nieco dłużej niż w pozostałych krajach. Wykorzystał to klub ze Stambułu, który ściągnął do siebie prawdziwe gwiazdy. Kontrakt z Galatą podpisał Mauro Icardi. Argentyński napastnik został wypożyczony z Paris Saint-Germain do końca sezonu 2022-2023. Na powitanie piłkarza przybyła ogromna ilość kibiców, którzy byli przeszczęśliwi widząc takiego piłkarza w ich ukochanych barwach. Oprócz Icardiego klub wzmocnił Juan Mata. Galatasaray ma za sobą naprawdę udane okienko transferowe. Do Stambułu oprócz wspomnianych Icardiego i Maty trafili Dries Mertens czy Lucas Torreira. Galata chce wrócić do lat świetności. Te transfery mogą zapewnić powrót na piedestał. W angielskiej Chelsea i niemieckim RB Leipzig doszło ostatnio do roszady na stanowisku szkoleniowca. Włodarze The Blues postanowili się rozstać z Thomasem Tuchelem. Powody były różne. Główny to długoletnia wizja budowania zespołu. W związku z tym Chelsea postanowiła dokonać zmiany. W czwartek pojawiła się informacja, że osiągnięto porozumienie z trenerem Brighton, Grahamem Potterem. W oficjalnym komunikacie na stronie klubu możemy przeczytać: Chelsea Football Club z radością wita Grahama Pottera jako naszego nowego głównego trenera, który dołączy do nas w ramach 5-letniego kontraktu na wprowadzenie do klubu jego progresywnego futbolu i innowacyjnego coachingu. 5-letni kontrakt to bardzo długa umowa. Zobaczymy, czy Potter zaprowadzi porządki na Stamford Bridge. RB Leipzig natomiast postanowił powierzyć opiekę nad drużyną Marco Rose. Wcześniej Niemiec był trenerem Borussii Dortmund. Rose podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2024 roku. Co ciekawe, debiut zaliczy w najbliższą sobotę ze swoim byłym klubem BVB. Przed Rose bardzo trudne zadanie wyciągnięcia drużyny z dołka. Massimiliano Allegri chce dać Milikowi szansę gry w podstawowym składzie. W ostatnich dwóch spotkaniach Juve reprezentant Polski wybiegał w pierwszej jedenastce. Napastnik pokazał się z dobrej strony, co z pewnością zadowala Allegriego. Włoski szkoleniowiec zatem będzie chciał przejść na ustawienie z dwoma napastnikami, Milikiem i Vlahovićem. Takie informacje podaje włoska La Gazzetta dello Sport. Jest to bardzo dobra wiadomość dla Polaka, który początkowo miał być jedynie zmiennikiem Duszana. Jak widać, Arek wykorzystuje nadarzające się szanse. Oby tak dalej. Rafał Wolski został ukarany zawieszeniem za swoje ostatnie brutalne i bezmyślne zagranie. W trakcie ostatniego ligowego meczu Wisły Płock z Górnikiem Zabrze pomocnik w brutalny sposób potraktował swojego rywala, Erika Janże. Wolski oczywiście został wyrzucony z boiska. Sytuacji postanowiła się przyjrzeć komisja ligi, która ostatecznie ukarała Wolskiego zawieszeniem na 4 spotkania. To oznacza, że Wisła Płock będzie musiała sobie radzić bez swojego kluczowego piłkarza w spotkaniach z Radomiakiem, Zagłębiem, Piastem oraz Jagiellonią. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, koniecznie subskrybuj kanał. Widzimy się już wkrótce o 6 rano. Do zobaczenia!